Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. I moi drodzy, mamy nową rotację samochodów za kasę z gry. Co oznacza rotacja za kasę z gry? A to oznacza, że pojawiają się samochody za IGC, za kasę, którą zdobywacie w wyścigach, pościgach i ogólnie zawodach w grze, które wcześniej były dostępne tylko i wyłącznie za boosty, lub jest to rotacja wcześniej dostępnych już samochodów dostępnych za boosty, dostępnych za IGC i po prostu znowu są dostępne za IGC, a kiedyś tam może nie były, albo w ogóle były wycofane i tak dalej, i tak dalej. Już tłumaczę, dlaczego tak głupio widać. Mam nowy monitor i jeszcze... Znaczy, Word dziwnie reaguje na zmianę rozdzielczości. Gdy mam taką panoramiczną rozdzielczość, to po prostu wszystko jest ok, natomiast gdy zmieniam do Full HD, wszystko zaczyna się ściaśniać i tak dalej. W innych grach tego nie ma, a tutaj jakoś, nie wiem, Word albo nie ma jakąś przypisaną jedną proporcję obrazu do danej rozdzielczości, czy coś, nie mam pojęcia, czy nie wspiera do końca, nie wiem. W każdym razie, no, dzisiejszy odcinek będzie taki, nie mam szczerze mówiąc czasu, nad czym ubolewam, się tym dłużej pobawić, więc chcę wam tylko opowiedzieć o tych samochodach i tak dalej. I też skupię się bardziej na tych najlepszych, które mamy w tej rotacji, a jest ich naprawdę kilka, jest kilka naprawdę fajnych wozów, którymi warto się zainteresować i które warto sobie zakupić do swojego garażu. I tym samochodem na pewno nie jest BMW Z4 MQP, które jest słabe. Dodge Viper jest następny i on jest też słaby. Dodge Viper za 1 100 000 nie opłaca się absolutnie. Ford GT również jest słaby, też go nie polecam. O, tak wygląda Ford GT za 1 400 000 gotówki, też nie opłaca się. Natomiast co innego mogę powiedzieć o Fordzie GT40 MK1, który jest już bardzo dobrym samochodem, nawet do klasy B. Fenomenalnie trzyma się drogi, bardzo, bardzo fajnie skręca. I przyspieszenie nie jest tutaj jakieś hardkorowe, ale naprawdę samochód spisuje się świetnie w swojej klasie. I no, można nim spokojnie walczyć na dłuższych trasach. Jednym z najlepszych samochodów w tej rotacji to jest oczywiście Lamborghini Diablo Super Veloce, którego widzicie tutaj za 1 000 000 gotówki, jak najbardziej się opłaca. Przy odrobinie szczęścia możemy nim nawet wygrywać w klasie A, ale zdecydowanie jest to samochód dedykowany do klasy B. Jeśli kupimy go za 1 000 000 gotówki, będziemy mieli go prawie wymaksowanego w klasie C, podnieść go do maksymalnej statystyki w klasie B nie jest naprawdę trudno, więc jest to tani samochód, do wygrywania właściwie w klasie B. I mamy tutaj mocny nitro, prowadzenie nie jest tutaj jakieś super dobre, ale naprawdę prowadzi się przyjemnie, skręt nie jest mocny po prostu, ale prowadzi się przyjemnie i można nim powalczyć. Kolejnym samochodem jest Lexus IS300. Lexus IS350. Zupełnie nie polecam tego samochodu. W ogóle nie powinienem otwierać nawet jego karty, bo jest słaby jak cholera. Naprawdę nie polecam go. Za 350 000 IGC. Kolejnym samochodem jest Lotus Europa S. Który wygląda tak i kosztuje 1 300 000 gotówki. Jest to bardzo dobry samochód z bardzo mocnym nitrem. Prowadzenie jest tutaj do zakwestionowania, bo niby ma ten mocny skręt, ale jednak drogi nie trzyma się tak dobrze jak Lotus Exige czy Lotus Elise, więc to jest tylko do... To jest tylko samochód taki, wiecie, z mocnym nitrem. Przyspieszenie mamy tutaj, no, takie sobie. Nie jest to jakiś koks pod tym względem, ale nitro naprawdę nas tutaj nieźle asekuruje i można nim wygrać wiele wyścigów. O, nawet można go w klasie B mieć, więc myślę, że do klasy B będzie się nadawał. Chociaż mi się udawało nim czasami wygrać w klasie A ze względu na te hardkorowe nitro, tak? Kolejnym samochodem jest Mazda MX-5. Jest to wóz, proszę was,
słaby i też nie polecam go kupować, jest w klasie D. Właściwie w klasie D może by coś tam można było nim powalczyć, ale mamy tutaj słabe nitro, prowadzenie jest takie sobie, nic szczególnego. Ten samochód niczym szczególnym się nie wyróżnia i kosztuje 3 bańki, więc no to jest, jeśli wam się podoba, to można kupić, ale ogólnie jakoś tam specjalnie dobry nie jest. Kolejnym samochodem jest Mazda RX-7 RZ, która kosztuje 850 tysięcy gotówki. I tutaj już mamy dosyć dobry samochód. Nie jest to ani mocny, nie ma w nim ani mocnego nitra, ani jakiegoś niesamowitego przyspieszenia. Po prostu samochód bardzo dobrze się prowadzi, moim zdaniem. Przyjemnie przede wszystkim. Na pewno nie będziecie się żałować, jeśli go kupicie, bo jest fajne w jeździe, no te auto po prostu. No ale jeśli chodzi o wygrywanie, musicie mieć dużo szczęścia, tak? Jest to możliwe, wygranie tym samochodem jest możliwe, ale musicie mieć sporo szczęścia, żeby się udało wygrać na jakimkolwiek wyścigu. Kolejnym samochodem jest Nissan 370Z. 350Z. Tak, 350Z. I Nissan 350Z wygląda tak, kosztuje 600 tysięcy IGC. Będę mówił dolarów, tak? Dolarów lepiej mi się wymawia. Kosztuje 600 tysięcy dolarów i no jest to niestety samochód słaby. Przede wszystkim mankamentem w tym aucie jest to, że po prostu słabo skręca i na zakrętach jest problem. Nie poradzicie sobie nim absolutnie. Natomiast wygląd chyba miażdży, tak? Jeśli go ładnie stuningować, no może to być niezły koks i można, no plus 128 tysięcy procent do prestiżu, to zdecydowanie. Ale do wyścigów jest słaby i nie polecam pod tym względem. Kolejnym samochodem jest Nissan Skyline 2000 GTR. A, to znowu Nissany, kurde. Nissan Skyline 2000 GTR za pół miliona i no ten zakup jak najbardziej się opłaca. Mamy tutaj samochód z bardzo fajnym prowadzeniem. Przyspieszenie jest średnie, ale nie jest najgorsze. I naprawdę można nim ładnie wymiatać nawet w klasie B czy w klasie C. Polecam go serdecznie, mimo że to jest dość niepozorne auto, naprawdę potrafi pokazać swój pazur, szczególnie pod względem prowadzenia. Kolejnym wozem jest Nissan Skyline GTR R32, którego tutaj widzicie. No i niestety, tutaj mamy słabe prowadzenie. Prowadzenie niczym w Audi S5, chociaż może troszeczkę lepsze. Natomiast ogólnie te osiągi są tutaj słabe, naprawdę. To jest bardzo słaby samochód, mimo że komuś może się tam podobać, bo to jest jednak Skyline, to Skyline'y ogólnie są bardzo ładne. Ale no... No cóż, niczym się tutaj szczególnym nie popisuje, niestety. Kolejnym samochodem jest Carrera RSR, bardzo, bardzo fajny samochód. O właśnie, proszę bardzo, widziałem go w rzeczywistości, zresztą możecie zobaczyć na ostatnim zlocie, jak byłem, właśnie była ta RSR-ka. I no, w rzeczywistości bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się prezentuje, widziałem tą wersję bodajże z tym malowaniem. Ale w Wordzie jak się spisuje? Spisuje się fajnie. Przede wszystkim auto jest bardzo stabilne na zakrętach. Mało prędkości na nich traci, nie ma jakiegoś mocnego skrętu, ale naprawdę bardzo fajnie się prowadzi i no, możemy tutaj nieźle zaszaleć na takiej trasie jak Grind Point, czy chyba Road 5.5, nie wiem jaka jest dla klasy B, bo właśnie do klasy B ten samochód najbardziej się nadaje, moi drodzy. Do innych klas raczej bym go nie polecał. W C klasie raczej będzie jeszcze za słaby. To auto pokazuje swoje pazury dopiero wtedy, gdy włożymy do niego jakieś dobre części. Pobawimy się z jakąś konkretną konfiguracją i wtedy to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kolejnym wozem za kasę z gry, która jest w tej rotacji, jest właśnie Porsche 911 GT2 za 1,850 tysięcy gotówki. I no tutaj to jest zdecydowanie najlepszy samochód w tej rotacji, którego wam bardzo polecam. Ma mocne nitro, bardzo fajne prowadzenie, jest zbliżone osiągami do tego Porsche, które jest moim zdaniem drugim najlepszym samochodem do klasy A. Pierwszym, jak moim zdaniem, samochodem najlepszym do klasy A jest właśnie Pagani Zonda F, a
Porsche 911, GT2 997 jest to samochód drugi pod tym względem. Po pierwsze, auto ma naprawdę świetne przyspieszenie. Nieco gorsze przyspieszenie ma Porsche 911 GT2 996. Tu powinno być jeszcze w nawiasie 996, ale tego nawiasu tutaj nie ma. I samochód różni się też pod względem prowadzenia. Te auto jest stabilniejsze, to znaczy, że na jakichś tam wyskokach czy różnych, nie wiem, dziwnych sytuacjach w grze, gdzie tam potrzebna jest stabilność samochodu, te auto zachowa się dużo, dużo lepiej niż ta podszawka tutaj. I możecie być spokojni, jeśli tam was, nie wiem, macie jakiś trudny zakręt do pokonania, jakieś wyboje i tak dalej. Tym autem możecie spokojnie wbijać się w takie obszary, powiedzmy, tak? I mamy tutaj następny samochód, czyli Porsche 959, wersja czerwona za 1 800 000 gotówki. No i niestety niczym ten samochód się tutaj nie popisuje. Ma jakieś tam dobre osiągi, przede wszystkim przyspieszenie jest takie średnie, prowadzenie jest no nawet takie całkiem dobre, ale ogólnie auto nie spisuje się najlepiej, moi drodzy, i raczej nie polecam na niego wydawać aż 1 800 000 gotówki, bo no, po prostu nie opłaca się za taką sumę kupować no nie najlepszy samochód, tak? Więc nie polecam. Renault Megane to jest ciekawy samochód, właśnie. Dlaczego jest ciekawy? Z tego powodu, że kosztuje niecały 1 950 000 gotówki. Dlaczego to jest ciekawe auto? Możecie obejrzeć mój przegląd i tam zobaczycie, że samochód naprawdę niesamowicie się prowadzi. Ma napęd naprzód, co prawda, ale jak się nim jedzie, to ma się wrażenie, że się te zakręty wszystkie połyka, tak? I co ciekawe, samochód wcale nie ma jakiejś mocnej reakcji na skręt, tak? Tylko po prostu w jakimś tam późniejszym momencie zaczyna tak ostro skręcać, połyka się zakręty. No nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Mamy tutaj, praktycznie nie ma tutaj przyspieszenia w tym samochodzie. Strasznie słabo przyspiesza. Natomiast nadrabia tym, że po prostu potrafi nie tracić w ogóle prędkości na zakrętach ze względu właśnie na ten mocny skręt. Kolejnym samochodem w tej rotacji jest Toyota Supra i właściwie ostatnim samochodem, jaki zostało przywrócone w tej rotacji. Toyota Supra. Co ty, Supra, potrafisz? Przede wszystkim wymaksowana w klasie B naprawdę potrafi pokazać pazur. Ma jedno z najlepszych przyspieszeń w klasie B po włożeniu naprawdę hardkorowych części Ultra, tak? Naprawdę gorąco polecam dla wszystkich entuzjastów tego modelu. I co? Moi drodzy, to wszystko. To wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o rotację. Wycofane samochody zostały. BMW M1 Procar. Wymienię tylko niektóre, te najlepsze. Na przykład BMW M1 Procar, Audi Quattro 20V, BMW M3 Sport Evolution. Co tu jeszcze mamy? Murcielago LP640, Murcielago LP650 Roadster. Lexus LFA widzę jest wycofany, Porsche 911 GT3 RS i Golf MK1 GTI zostały wycofane z rotacji IGC, więc w zasadzie wycofali nam kilka koksów z Worda i dostaliśmy tylko właściwie Diablo Super Veloce i Porsche GT2 996 z takich lepszych. No można jeszcze tutaj zaliczyć do tych lepszych Lotusa Europe S właściwie. A tak to reszta samochodów są takie sobie, że tak powiem. Nawet bym powiedział, że słabe, bardzo słabe. Więc no troszeczkę niefajnie. No ale to jeśli teraz zostało większość samochodów dodanych takie, wiecie, takie słabsze, takich słabszych, to w następnej rotacji będzie tych aut lepszych na pewno więcej, dlatego głowa do góry. Jeszcze raz bardzo was przepraszam za taką dziwną rozdzielczość, właściwie proporcje obrazu. No mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie i że jeszcze wrócicie na mój kanał. Moi drodzy, bądźcie zajebiści, trzymajcie się, na razie, pa pa.